Witam moi drodzy, dzisiaj zrelacjonuję Wam Dzień Śliwki w Szydłowie. Jest to jedna z najlepszych imprez w regionie świętokrzyskim. Jak sama nazwa święta wskazuje, w centrum wydarzeń jest rzecz jasna śliwka wyhodowana w gminie Szydłów. Kierując się do serca całej imprezy, czyli na plac zamkowy, można było podziwiać różne atrakcje przygotowane przez organizatorów, głównie dla dzieci i dla młodzieży. Ja niestety ze względu na swój wiek i poważne usposobienie nie pozwoliłam sobie na skorzystanie z nich, ale jakbym była młodsza, tak dużo więcej młodsza niż połowę mojego wieku, to bym chętnie z tych atrakcji skorzystała. Chociaż była jedna atrakcja taka, gdzie mogłabym iść. Jednakże nie skusiłam się na taką zabawę, wolałam sobie poobserwować. Idąc na plac zamkowy, można było napotkać wiele straganów z różnymi rzeczami. I szczerze mówiąc, mimo że jestem już kobietą poważną, to jednak bardzo mi się to podobało. Te balony, te zabawki, to wszystko. To było po prostu coś cudownego. Przypomniało mi się dzieciństwo i tego typu imprezy, jak było fajnie, jak poszłam z kimś i zaczęłam oglądać te zabawki i tak dalej. Coś wspaniałego, Na stoiska z jedzeniem też nie można było narzekać. Było wiele stoisk z regionalnymi produktami, oczywiście wśród nich królowała śliwka pod różnymi postaciami. W tym momencie właśnie kroczę w stronę bramy na plac zamkowy. Tutaj widzimy śliwki, wszędzie śliweczki, interesujące stanowisko z regionalnymi produktami. Powiało mi województwem świętokrzyskim. Przed samym wejściem na plac zamkowy mamy izbę wójta Jana. Jest to miejsce, które należy odwiedzić będąc w Szydłowie. Otworzył ją były wójt Szydłowa, pan Jan Kramczyński, który z pełnym zaangażowaniem i pasją opowiadał o Szydłowie. Wejście jest darmowe, ale można dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat Szydłowa. Można również tam zakupić pamiątkę związaną z tym miastem.
wchodzę na plac zamkowy. Już jestem na placu zamkowym. Zobaczcie, to jest godzina około 13. Nie ma praktycznie żywej duszy tutaj, ale są różne stoiska z produktami regionalnymi. Tu mamy suszone jabłuszka, śliwki obowiązkowo, więc można sobie popatrzeć. Tutaj mamy jakąś tradycyjną metodę suszenia śliwek, czy też wędzenia. Nie znam się na tym, zobaczcie. Interesujące, dla mnie bardzo egzotyczny widok. Pierwszy raz w życiu coś takiego widziałam. Póki co plac świeci pustkami i powiem Wam taką zabawną anegdotę, która mi się przytrafiła. Moi drodzy, pomyliłam jakiegoś mężczyznę z moją mamą. Słuchajcie, stoję sobie grzecznie i kątem oka widzę jakąś postać. No, podobny kolor ubrania jak mojej mamy, więc zaczynam narzekać. A może bym poszła na gofra, może na loda, albo coś takiego. Czy możemy iść na te gofry, czy na te lody? I słyszę takie odpowiedzi typu takie, wiecie, niewyraźne. Więc myślałam, że to moja mama sobie tak po prostu odpowiada mi. Ale to nie była moja mama. I w końcu się odwróciłam po serii takich moich pytań. I okazało się, że to jakiś pan z wąsem. Pozdrawiam pana, jak mnie pan słucha. No, jego mina była bezcenna, a ja po prostu spaliłam buraka i już uciekłam stamtąd. Więc tradycyjnie musiałam coś głupiego odwalić. Najdroższy szaszłyk w moim życiu. Zgadnijcie, ile za niego zapłaciłam. W tym roku muzycznymi gwiazdami Święta Śliwki, które przybyły pierwszego dnia, czyli 13 sierpnia, była Golec Orkiestra. Kolejnego dnia, to znaczy 14 sierpnia, miały wystąpić Piersi, ale ja akurat byłam tam tylko w pierwszym dniu święta, więc zobaczyłam i nagrałam tylko braci Golców i resztę ich ekipy. Cena biletu na koncert wynosiła 20 zł. A tutaj widzimy jednego z braci, kroczy na scenę, ja sobie tutaj pozwoliłam nakręcić ten moment. Pan ochroniarz z posępną miną, ale no taki zawód, więc no trzeba być poważnym. I tutaj wszyscy już czekamy na braci Golców. Zaraz będzie impreza, będziemy śpiewać i tańczyć. Ze względu na prawa autorskie nie puszczam Wam oryginalnej ścieżki dźwiękowej, która tutaj powinna być, ponieważ no, to jest koncert, wiadomo, no, prawa autorskie i tak dalej, więc tylko nakręciłam orkiestrę, jak grają, ale no niestety nie posłuchamy muzyki u mnie na filmie, którą grali, no, ponieważ no YouTube mnie też może zbanować z tego powodu, moi drodzy. A szacunek dla artysty czy artystów musi być, więc dlatego musicie tylko się napatrzyć na nich. Jeszcze tylko relacja na Instagrama. Na szczęście zbyt dobrze nie było mnie widać na tym filmie z relacji. Tego dnia straszny pasztet ze mnie był. Dobra, moi kochani, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia albo do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!